ten wtorkowy wieczór. Witają Państwa Radosław Salamon oraz Adam Michalik. Zapraszamy do obejrzenia programu Piłkarskiej Niższej Ligi. Przegląd boiskowych wydarzeń na niższych ligach rozgrywkowych zaczniemy od Polkowic, gdzie podopieczni Jarosława Pedryca podejmowali formację Port Mostki. Zobaczmy materiał wideo z tego pojedynku. Pierwsze sytuacje stworzyliśmy my, konkretnie to był Karol Fryzowicz, jednak zabrakło gdzieś tam tego ostatniego takiego dobrego wykończenia. Straciliśmy bramkę po takiej kontrze i najlepiej w naszym polu karnym zachował się doświadczony Piosi, który mimo asysty trzech moich obrońców obrócił się i zdobył bramkę. Szybko odpowiedzieliśmy golem po faulu, z rzutu karnego po faulu na Kamilu Wacławczyku. Druga połowa zaczęła się dla nas również bardzo dobrze, gdyż szybko zdobyliśmy bramkę. Karpiński włączył się do akcji ofensywnej, zagrał na drugi, trzeci metr w pole karne i Kamil Wacławczyk dał nam prowadzenie. No, potem mecz się wyrównał. W końcówce w 70 bodajże 7 minucie ładna akcja Drzazga w pole karne, wbiega, wykłada piłkę Bancewiczowi i ten daje trzecią bramkę i to praktycznie już no, było po meczu. W końcówce jeszcze Maciek Bancewicz zdobył czwartą bramkę i no, myślę, że zasłużone nasze zwycięstwo. Mieliśmy problemy, jeśli chodzi o odtworzenie formacji obronnej, jednak ci zawodnicy, którzy wystąpili, a mniej grali wcześniej, zrealizowali zadania i wyglądało to dość dobrze, także jestem bardzo zadowolony, że ten ostatni mecz z trudnym, silnym przeciwnikiem, jakim jest formacja w Port 2000 Mostki, no, zdobyliśmy komplet punktów no i mamy spokojną zimę. To spotkanie zapowiadało się najciekawiej w tej serii spotkań trzeciej Ligi Dolnośląsko-Lubuskiej. Mostki były ósme przed tym pojedynkiem, Polkowice były wiceliderem. Wydawało się, że naprawdę będzie to ciekawe widowisko, ponieważ zespół z Mostek miał okazję wskoczyć do tej pierwszej siódemki i, że tak powiem, przezimować na pozycji bezpiecznej. Na pewno była to szansa dla formacji na podskoczenie wyżej, no ale trzeba przyznać się uczciwie, bo no Polkowice są w bardzo dobrej formie, no wygrywają konsekwentnie z tymi słabszymi zespołami teoretycznie od siebie, no i na pewno będą się liczyli na wiosnę w walce o awans. No tak, ale jakoś to specjalnie nas nie dziwi. No, tacy zawodnicy jak Bancewicz, Fryzowicz, Famulski, Szymański, Drzazga, myślę, że oni gwarantują pewną jakość w tej na razie trzeciej lidze. Myślę, że na tyle wnoszą do tego zespołu, że trener Pedrys chyba może być spokojny o drugą rundę nadchodzącego sezonu. Wydaje się, że może być spokojny nie tylko o drugą rundę tego sezonu, ale także o kolejne lata. Pamiętajmy, że to są wciąż młodzi zawodnicy. Są zawodnicy z rocznika 9-1, 9-0, 9-2 i młodsi, więc na pewno jakość tam jest. I będą walczyć, jeśli nie w tym roku, o awans, to na pewno w kolejnych i myślę, że w końcu awansują do wyższej ligi. No właśnie, jest to takie fajne połączenie, tak? Mówimy tej młodości z jakimś tam doświadczeniem, tak jak Kamil Wacławczyk, który przyszedł z Bełchatowa, jeszcze w tamtym roku grał, w tamtym sezonie grał na boiskach ekstraklasowych. Myślę, do tego postać trenera Pedryca, który bądź co bądź no, ma już doświadczenie w prowadzeniu zespołów z nawet i wyższych lig, bo przypomnijmy, był już trenerem trzecioligowej Prowiczanki, z którą odnosił całkiem fajne wyniki. Dodatkowo był trenerem drugoligowej Miedzi Legnica. Warto nadmienić, że był na stażach m.in. w Hercie Berlin, więc myślę, że fajny kolektyw się stworzył w tej chwili. Z perspektywą mogą spoglądać w przyszłość. Na pewno fajny kolektyw, tym bardziej biorąc pod uwagę to, jak dobrze prezentują się juniorzy. W tym meczu także zagrał Dawid Świdwa, który dostał swoją szansę choć na kilka minut, jednak w poprzednich spotkaniach strzelał wielokrotnie bramki w tej drużynie rezerw. No i to pokazuje, te Polkowice to jest taki skłępek, sporo z własnej akademii, ale sporo też także przechwyconych chłopaków z Akademii Zagłębia. W kilku poprzednich odcinkach już naszego programu wspominaliśmy na pewno nazwisko Krzysztofa Drzazgi. No, zawodnik chyba nietuzinkowy jak na tą ligę, 20 lat, 21 bramek w pierwszej rundzie. No i potwierdziło się to, co mówiliśmy. Krzysztof Drzazga opuszcza polkowicki klub, został już pożegnany, pożegnał się z kolegami, ze sztabem szkoleniowym. Posłuchajmy, co do powiedzenia na temat tego zawodnika miał trener Jarosław Pedryc.
Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj pracować z takim zawodnikiem, jakim jest Krzysiu Drzazga. Krzysiek tutaj w poprzednim sezonie w rozgrywkach czwartoligowych również, czyli ponad 20 bramek. Teraz zdobył 21 tylko tutaj na jesień. Myślę, że to będzie zawodnik, który nie będzie stał w miejscu, będzie się dalej rozwijał. On kocha piłkę nożną, on widać, że dla niego każdy mecz to jest ogromna radość i moment, kiedy może się ciągle rozwijać. Myślę, że z jednej strony jest mi żal, bo miałem naprawdę bardzo dobrego napastnika bramkoszczelnego. Z drugiej strony będę dumny i bardzo się cieszył, jeśli Krzysiek zadebiutuje na boiskach Ekstraklasy, czego mu bardzo życzę. Już wiemy, że Krzysztof Drzazga na 99% zwiąże się kontraktem z ekstraklasową Wisłą Kraków. Dosyć ciekawy kierunek. Jak twoim zdaniem, jest to dobre miejsce dla tego zawodnika? Wydaje mi się, że według mnie osobiście to nie jest dobre miejsce dla Krzyśka w tym momencie. No, Wisła jest na pewno klubem, który zawsze będzie grał najwyższe cele, ma wielką tradycję, no i mówię, ciężko będzie się tam przebić. Tym bardziej niepokojące jest to, że w dniu dzisiejszym doszło do zmiany trenera. Kazimierza Moskala zmienił Marcin Broniszewski, no i tak naprawdę może poprowadzić efekt nowej miotły. No, ciężko powiedzieć, kogo będzie widział w składzie i kto tak naprawdę optował za tym transferem Krzyśka do Wisły. Powiem tak, ja znowu mam takie mieszane uczucia, bo po uzyskaniu tej informacji miałem identyczne przemyślenia jak te, że nie jest to dobre miejsce, że z reguły stawia się tam na zawodników doświadczonych, tudzież Głowacki czy Brożek i kilku innych, ale po głębszej analizie doszedłem do wniosku, że chyba taka wielka era tych gwiazd Wisły powoli mija. Coraz więcej zawodników trafia do pierwszego zespołu, tych młodszych. Uryga między innymi, kilku pozostałych. Też, no nie oszukujmy się, Krzysiek Drzazga jest napastnikiem. Tam na tą chwilę napastników jak na lekarstwo, poza można powiedzieć Pawłem Broszkiem, długo, długo nikt. Wiemy, był tam w poprzednim sezonie Mariusz Stępiński, też młody, też perspektywiczny. No nie był zadowolony z tego, że grał tak krótko, no bo jednak pozycja Pawła Brożka jest niepowtarzalna, no ale tak jak podkreślam, jest Paweł Brożek i daleko nikt. Może akurat ten Krzysiek tam wypali, może skorzysta z tego swojego instynktu strzeleckiego, dostanie pierwsze 20 minut, 10, 15, kto wie, może od razu przyjdzie przełamanie, od razu wskoczy na właściwe tory, zdobędzie pierwszą bramkę. Później w przypadku takiego młodego zawodnika może iść falowo. Na pewno z całego serca życzyłbym Krzyśkowi, aby tak było. Jednak trzeba brać pod uwagę to, że tak jak mówisz, Paweł Broszek ma tam niepodważalną pozycję numer jeden wśród napastników i naprawdę będzie bardzo, bardzo, bardzo ciężko wygryźć go z tego składu. No, a pamiętajmy, że Paweł jeszcze może pograć 2-3 lata i żeby to nie były po prostu 2-3 lata zmarnowane. Według mnie bardziej lepiej byłoby pójść, ograć jeszcze rok, dwa, nawet na poziomie pierwszej ligi, tam udowodnić swoją wartość i wrócić wtedy do Ekstraklasy. No, zobaczymy też, co Wisła zrobi w tym momencie. Mam nadzieję, że nie skończy się też na tym, że wyląduje w rezerwach. A wracając do Polkowic, jak myślisz, Polkowice dużo tracą na zmianie otoczenia przez Krzyśka Drzazgę? Czy wiem, że obserwujesz tą drużynę i widzisz kogoś jako następcę Krzyśka Drzazgi w tym momencie? Powiem tak, ja od dawna mówiłem, że KGHM za nam Polkowice to nie jest tylko Krzysiek Drzazga. To jest plejada fantastycznych zawodników, którzy te akcje wypracowują. Fakt, musi być w takim zespole ktoś taki jak Drzazga, który będzie tę sytuację wykorzystywał. Ale myślę także, biorąc pod uwagę to, kto pracuje z młodzieżą w polkowickim klubie, to na pewno jest szansa, że są następcy. No, trener Andrzej Wójcik ma tam dwójkę młodych, bardzo młodych zawodników, tak jak mówiłem, Dawid Świdła w ostatnim meczu zagrał już w pierwszym zespole, to jest rocznik 9-8, jest także Wojtek Konefał, rocznik 9-7, no i także do tej plejady zawodników z pozostałych pozycji najprawdopodobniej dojdzie Mikołaj Ptak z Odryścinowa. No tak, tak też już we wcześniejszych odcinkach wspominaliśmy, że pamiętam chyba nawet w ostatnim, że Ścinowa to jest taka drużyna, która zaczyna być łatwym kąskiem trochę dla tych klubów, z ciekawym kąskiem dla tych klubów z wyższych lig, ponieważ opiera się praktycznie na samych młodych zawodnikach, wręcz bym powiedział juniorach.
którzy bardzo dobrze radzą sobie w A-klasie, są na pozycji lidera. Ja wiem, że to może jest przepaść, ale ligowa, ale no, na pewno perspektywiczni zawodnicy, no, na potwierdzenie tego widzimy, że już pierwszy został zaproszony na testy do Polkowic. Na pewno jest to potwierdzeniem. Wydaje mi się, że to jest idealne miejsce dla tych chłopaków ze Ścinawy. To są z reguły chłopacy rocznik 95-96. Ten przeskok do zespołu z Polkowic to w pierwszym momencie może być nawet zejście do zespołu juniorów prowadzonych przez Andrzeja Wójcika, potem już stopniowe wprowadzanie do pierwszej drużyny i na pewno to jest bardzo dobry kierunek dla tych chłopaków ze Ścinawy. No, ciężko jest powiedzieć, gdzie można w regionie znaleźć lepszy. Akurat tu z tym się na pewno z tobą zgodzę. Tak jak już wcześniej podkreślałem, ciekawa drużyna. A co do Krzyśka, to na pewno życzymy temu chłopakowi powodzenia i myślę, że jeżeli będą go omijały kontuzje, to ma na tyle argumentów sportowych do tego, żeby zaistnieć w piłce seniorskiej na poziomie ekstraklasy, także życzymy Krzyśkowi powodzenia. Zajmiemy się kolejnym spotkaniem z trzeciej ligi Dolnośląsko-Lubuskiej. Ze swoją kamerą byliśmy na spotkaniu rezerw Miedzi Legnica z KS Bystrzyca Kąty Wrocławskie. Zobaczmy materiał z tego spotkania. Kibice, którzy w sobotni poranek wybrali się na stadion imienia Orła Białego, nie mogą czuć się zawiedzeni. 8 bramek, 3 rzuty karne i składna akcja legnickiej drużyny to w skrócie przebieg tego meczu. No na pewno potrzebowaliśmy takiego meczu po tej serii 3 porażek z rzędu, kiedy jeszcze do tej pory nam się nie przytrafiło tak przegrać 3 razy pod rząd i tracąc tyle goli. Na pewno takiego naszego morale było potrzebne, żeby zakończyć tą dobrą rundę. Chcieliśmy wysoko wygrać i to się udało. Na pewno mówi pan o tych 3 ostatnich meczach. Szkoda, bo także Górnik Wałbrzych tracił te punkty i można było ich dogonić. Czego zabrakło, żeby właśnie zdobywać punkty w poprzednich spotkaniach? To tak zawsze jest, że kogoś można dogonić, a jednak się nie udaje i to tak trwa w wielu ligach i w wielu drużynach też gdzieś tam są wzloty i upadki, więc to często jest zbieżne. Czego się nie udało? No, gramy bardzo ofensywnie atakując dużą ilością ludzi. Gdzieś tam te ostatnie mecze, nie mówię o Moskach, bo tam zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie i w obronie. Straciliśmy 2 gole, bo tam umiejętności piłkarzy były nieco większe. Ale poprzednie mecze, szczególnie w Gaci i tutaj z Dzierżoniowym, który też jest dobrym zespołem, troszkę za wysoko. Trzeba popracować nad obroną trochę i będziemy zdobywali no więcej punktów. Zadowolenia z takich wyników nie kryli również sami zawodnicy, którzy podkreślali, że wysokie zwycięstwo zapewnia im spokojniejszy okres świąteczny. Chcieliśmy dzisiaj dobrze zakończyć tą rundę jesienną, mimo że to był mecz z wiosny. Ale chcieliśmy wygrać to bramkami, żeby odbić się od takiego dna, bo ostatni okres był po prostu ciężki. No i 8-0, piękny wynik. Przeciwnik nie postawił za wysokich tam progów, ale cieszymy się ze zwycięstwa i teraz tylko do świąt i mam nadzieję, że dobrze przepracujemy okres przygotowawczy i ruszymy na wiosnę. Jesienne zmagania w trzeciej lidze Dolnośląsko-Lubuskiej rezerwy Miedzi zakończyły na 3. miejscu w tabeli. Tak jak słyszeliśmy, rezerwy Miedzi zakończyły tą rundę na 3. miejscu. Kibice, którzy w sobotni poranek wybrali się na stadion z ulgą, bo po 3 porażkach z rzędu, no jakby teraz nie odnieśli zwycięstwa, to przesunęliby się dosyć nisko, bo ta tabela jest spłaszczona. Na pewno nie był to łatwy. Wydawało się, że to nie był łatwy okres dla Miedzi. Jednak tak mówi Piotr Jacek, no takie rzeczy mogą się zdarzać. No na pewno ważne jest to przekonujące zwycięstwo. Wygrali 8-0 i po prostu na pewno mają spokojniejszą zimę i szansę na przepracowanie. Z małą stratą przystąpią do Górnika Wałbrzych i na pewno będą się liczyli w awans. No tak, jeżeli chodzi o boiska trzecioligowe, to miał się odbyć jeszcze jeden mecz pomiędzy rezerwami Zagłębia a KP Brzeg Dolny. Jak wiemy, do tego meczu nie doszło z przyczyn pozasportowych, bo goście nie dojechali. Mecz kilka godzin temu dowiedzieliśmy się, że mecz został zweryfikowany jako wynik 3-0, walkover na korzyść Zagłębia. Także rezerwy Zagłębia dopisują sobie kolejne 3 punkty. Co więcej, no, z tego co jest oficjalny komunikat był taki, że KP Brzeg Dolny z powodu kontuzji nie mógł zebrać zawodników. Mi udało się dowiedzieć, że najprawdopodobniej problemy finansowe wywołały taką sytuację, ponieważ gdzieś zawodnicy, mówię, informacja nie jest potwierdzona, w ramach tak jakby buntu odmówili przyjechania na mecz, ponieważ mają zaległe wypłaty no i w ten sposób chcieli zamanifestować swój sprzeciw przeciwko czemuś takiemu.
No, tak jakby nie nasz problem, ale no, problemy piłkarskie też nas dotyczą, bo wiadomo, że chcielibyśmy unikać takich sytuacji. Dobrze, na tym zakończymy podsumowanie spotkań trzeciej Ligi Dolnośląsko-Lubuskiej. Ja Państwa zapraszam na krótką przerwę. Do zobaczenia.